Witam Ciebie w kolejnej lekcji i tym razem opowiem Tobie o poleceniu kłód. Polecenie to wycina kolumny z pliku, kolumny to inaczej pola. Na potrzeby tej lekcji utworzyłam katalog kłód, a w nim kilka plików. Wyświetlę najpierw zawartość pliku imiona. Poszczególne pola w tym pliku oddzielone są od siebie przecinkiem. Przecinek jest tutaj separatorem pól. W pliku nie ma żadnych znaków spacji czy tabulatora. Wytnę 5 pierwszych znaków każdego wiersza. Znaki to parametr minus C. Chcę wyciąć 5 pierwszych znaków każdego wiersza. Podaję przedział od 1 do 5. I na końcu nazwa pliku. Wytnę drugą kolumnę z tego pliku. Kolumna to inaczej pole, pole to parametr minus f. Poszczególne pola oddzielone są od siebie przecinkiem, przecinek jest tutaj separatorem. Separator to parametr minus d. Wytnę kolumny drugą, trzecią i piątą. Wytnę trzecią kolumnę i wszystkie te, które są po niej. Wytnę drugą, czwartą i piątą kolumnę. Odświeżę ekran, wyświetlę na chwilę zawartość pliku etc/pasw.d. Jeżeli chodzi o ten plik, to tutaj poszczególne pola oddzielone są od siebie znakiem dwukropka. Dwukropek jest separatorem pól. Wytnę pierwszą kolumnę z tego pliku. W pierwszej kolumnie są wymienione nazwy użytkowników systemu. Klawiszem Q wracam do linii komend. Lista użytkowników jest dosyć długa, przerzucę wynik do programu LESS. Znak potoku i na końcu program LESS. Klawiszem Q wracam do linii komend. Odświeżę ekran. Wytnę jeszcze raz pierwszą kolumnę z pliku etc/pasw.d i wynik zapiszę do pliku o nazwie użytkownicy. Plik użytkownicy istnieje, otworzę jego zawartość edytorem Nano. Ctrl X, wychodzę z edytora. Odświeżę ekran. Wyświetlę zawartość katalogu. Wyświetlę poleceniem CAT. Zawartość pliku pory roku. Tutaj poszczególne pola oddzielone są od siebie znakiem spacji. Chcę wyciąć czwartą kolumnę. Separatorem pól jest spacja. Muszę użyć znaku apostrofu. Apostrof, spacja, apostrof i nazwa pliku. Wytnę pierwszą i czwartą kolumnę z tego pliku.
Odświeżę ekran. Został jeszcze plik dni. Wyświetlę jego zawartość. Tutaj poszczególne pola oddzielone są od siebie znakiem tabulatora. Tabulator jest przedstawiony jako skrót Ctrl plus I. Wyświetlę trzecie pole z tego pliku. W pliku ze znakami tabulacji nie musisz podawać separatora pól. Wyświetlę teraz pierwsze, trzecie i piąte pole. To tyle na temat tego polecenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej lekcji.